Życie trwa, póki życie trwa. Proszę Państwa, witam wszystkich jeszcze raz. Czas na wielką przygodę, na wielkie spotkanie. Chciałbym zaprosić panią Katarzynę Gertner. Pani Katarzyna Gertner. Kasiu, droga, pozwolę sobie tak mówić. Witam serdecznie. Ponieważ tu się poznaliśmy na tej scenie 2 miesiące temu, pamiętają państwo to spotkanie, ci, którzy byli. I zaraz potem przyszliśmy na ty. Dla mnie to jest to wielki zaszczyt. Z przyjemnością. Mamy tyle sobie do wymyślenia, do powiedzenia. Widzą, nie tracimy czasu i od razu zrobiliśmy wielkie przedstawienie. Zobaczą państwo, co tu się zacznie dziać. Ja bym chciał spytać cię, Kasiu, jak wpływała ta Osiecka na ciebie? Jakie były te spotkania? Czy ty ją inspirowałaś? Czy Agnieszka ciebie? Czy ci imponowała? Kilka słów o Agnieszce. To jest tak samo jak z dobranym małżeństwem. Po prostu myśmy się dobrały już na to, na całe życie, nasze dusze, nasza poezja, bo Agnieszka miała poezję w muzyce, a ja miałam poezję w jej poezji. I te wiersze starałam się tak pisać, żeby one dopełnieniem były do jej wspaniałych wierszy. Ale jak się spotykałyście, to kto przedstawiał swoje dzieło? Czy ty pierwsza muzykę, czy ona pierwsza tekst? Zawsze była pierwsza Agnieszka, ona grała pierwsze skrzypce, a ja byłam szczęśliwa, że ja dostaję produkt, na którym się mogę pastwić. Ja mogę tylko wspomnieć jedną rzecz. Była piosenka pod tytułem To był maj. To był maj. Pachniała saska kępa, muszę sobie przypomnieć. Szalonymi zielonymi łzami. No Agnieszka robiła szalonym zielonym bzem. A potem już leciało do rymu i do muzyki i do rytmu. No i było fajnie i potem wszyscy to śpiewali. I tak właśnie pracowałyśmy. Muszę przypomnieć jedną rzecz, bo Agnieszka Osiecka początkowo należała do ZMP, jak wyczytałem, i została usunięta z tego ZMP za swoją inteligenckość, między innymi. Czy według ciebie ta inteligenckość, a jeszcze za inne rzeczy, za biały telefon, za to, że się uśmiechała nie, po nie śmierci wiem, co to było. Stalina. Tak, ale ta, no, jest taka książka Sławomira Kopra, którą polecam, o Agnieszce Osieckiej. I tam takie rzeczy były. Nawiasem mówiąc, też się uśmiechałaś po śmierci Stalina? Nie, ty byłaś za młody. Nie, ja mam jakieś tam, to był 52 rok. Trzeci, no to miałam 10 coś tam lat. No to nie bardzo, dzieci nie kojarzyły nie, tego. No, ja... Nie wiedziały, w jakich czasach żyją. Ale w każdym razie mnie uderzyło to, że za inteligenckość, bo ta inteligencja w niej była chyba najważniejszym duchem tych jej utworów. Się czuje w każdej linijce. A może ona nie pasowała do epoki, ale ponieważ tatuś Agnieszki zdecydował, że zostają w Polsce, to usiłowała się znaleźć w Polsce po swojemu. Myślę, że to tak było. Kasiu, teraz twoje spełnienie. Czy ty czujesz się spełniona jako artystka, która już karmi kulturą i talentem kilka pokoleń? Czego ci potrzeba do spełnienia? Uśmiechu i publiczności, może nie fanów, bo to nie chodzi o to, tylko o tych, którzy by słuchali mojej muzyki chętnie jeszcze przez parę lat. Jeszcze będę pisała, dopóki potrafię. I to będzie moim szczęściem wielkim. Ja będę o tym mówić, ale na końcu. Chciałam wtedy przytoczyć pewną anegdotę, o którą mnie prosiłeś, Andrzeju. To ja powiem parę zdań, jak będziemy się żegnać z publicznością. Jak wyczytałem też, to 27 nagród zapisanych w encyklopediach dla ciebie, dla twoich utworów. Czym się może jeszcze spełnić? Czy myślisz o jakimś nadziemskim wydarzeniu? Ja to sobie pomyślałem, że dla ciebie to było najpiękniejszym chyba spełnieniem, jak ta twoja muzyka po tylu latach, ona gdzieś się uniosła w kosmos. Przepraszam bardzo. Ja czuję pokorę wobec wielkich tego świata w muzyce i o ile wiem, to właśnie Beatlesi polecieli w kosmos. A Beatlesi polecieli w kosmos. No nic, ale by się przydało. Rakieta wyniosła po prostu dysk, gdzie było coś takiego właśnie, co oni stworzyli, tylko zapomniałam, który to był utwór Beatlesów, ale uważam, że mają rację, bo to najwspanialsi
muzycy na świecie, których bardzo długo będziemy grali, będziemy śpiewali ich piosenki. No, to są wzory bardzo niedoścignione, ale jesteśmy w Polsce. W każdym bądź razie my, Kasiu, czujemy się takimi spijaczami twojego i Agnieszki Osieckiej talentu. My jesteśmy dumni, że wy jesteście nasze polskie skarby narodowe. Jesteśmy dalej z wami razem. I może ja teraz powiem dwa zdania. Na co myśmy państwa zaprosili? Otóż zaprosiliśmy państwa na wieczór, ale to jest tak jak w tej anegdocie z dziedzicem i z Kasią. Dziedzic powiedział, że się ożeni z Kasią, jak przyjdzie ubrana i nieubrana. I ożenił się, bo Kasia przyszła w sieci, ale nie w necie, tylko w sieci rybackiej. Więc zaprosiliśmy państwa na wieczór autorski, który jest wieczorem takim, gdzie są obydwie autorki. No my tutaj z panem prezesem rozmawiamy na ziemi. Agnieszka będzie wywiad przeprowadzała ze swoim aniołem stróżem. My nie mamy tutaj spektaklu, ale mamy właściwie spektakl teatralny, który nim nie jest de facto, bo jest koncertem. Ale to też nie jest koncert do końca. No i właśnie na to państwa zaprosiliśmy. Była to wielka przyjemność słuchać i oglądać próby wczoraj i dzisiaj się odbywające. Spektakl jest reżyserowany przez męża Katarzyny Gertner, pana Kazimierza Mazura, a państwo na pewno będą zachwyceni. Moja brygada, układ jest taki, oni grają, a jak gada. Czysta liryka, co tu się przenika, jak przez żywa muzyka przy odpowiednich bitach. Nie dla kasy, ale z pasji tworzenia, zapnij pasy. Stary, ja się nie zmieniam swoimi rymami, wciąż tworzę obrazy. Jednym rymem doprowadzam panę do ekstazy, bo prawdziwe słowo to jest moc potężna. W ręku pechmistrza to oręż na to ręża. Zwycięża ten, kto zgarnia forsę ruchem węża. Nic nie powstrzyma prawdziwego ręce męża, więc pamiętaj, nie odkładaj mikrofonu. To, co błąd, chcę poczuć dziś z mikrofonu skąd. Twój styl wolny, przeciwko twojej trosce, a życie nigdy nie było i nigdy nie będzie proste. Taką wieś ścieżką poprowadź. Gdzie śmieją się śmiechy ciemności i gdzie muzyka gra. I gdzie muzyka gra, muzyka gra. Boże, broń Boże skosztować tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa.
Ja chciałam z tego miejsca podziękować za możliwość próby odtworzenia, bo to jest próba, to jest po prostu etap jakiś utożsamienia się, zbliżenia się do postaci Agnieszki Osieckiej. Jest to naprawdę dla mnie wyróżnienie jako aktorki, jako kobiety. I dziękuję panu prezesowi, pani Kasi i panu Kazimierzowi za taką możliwość. Oby mi się to jeszcze powtórzyło nie raz. I dziękuję, że was poznałam wszystkich. Naprawdę myśmy z panią Kasią się poznały 12 lat temu i właśnie pani Kasia obiecała mi wtedy, że zagram Osiecką. I to jest dzisiaj moje marzenie. Chciałam tutaj przytoczyć jeszcze jedną krótką historię o aniołach, skoro jesteśmy przy temacie. Mianowicie Agnieszka ma swojego anioła. Agnieszka i anioł stróż. Ja też mam swojego anioła. Właściwie wszyscy mamy, anioły tutaj fruwają. Przytoczę teraz historyjkę, o którą prosił mnie pan prezes Bartkowski, bo ona jest bardzo a propos aniołów. Mam swojego anioła. Kiedy nam się spalił dom, ja zawołałam anioła i mówię, popatrzcie, spaliło się wszystko i co ja teraz zrobię? A anioł powiedział, ocaliłem ci Edka, masz jeszcze papier, masz jeszcze ołówek, on to ci wystarczy. Bezczelny anioł, ja ołówek masz. To znaczy, ja mam pisać na moje stare lata, gdzie nie widzę, prawie na oczy, ołówkiem, szczupolić, przepraszam bardzo, ale ja to tak nazywam, jaskółki na drutach, czyli te nutki na papierze nutowym, z fortepianem może. A gdzie komputery? A gdzie Yamachy? Gdzie są elektroniczne bajery dzisiejsze? Nie ma, po prostu nie ma. Wszystko byłoby dobrze, gdyby Edek był w formie. Edka uratowano. Właśnie, tylko chciałem rozwiązać, co to jest Edek, bo ja sam nie wiem. Przepraszam, tak się wyskoczyłem. Jak... W 1946 roku, kiedy miałam 4 lata, tatuś pojechał na ziemię zachodnie. Poszedł do wsi po coś tam, a tam powiedzieli, panie Kazimierz, dobrze, że pan przyszedł, dawaj pan litra i bierz pan to pudło. A tam patrzy się tata, a chłopi wyciągają jakąś olbrzymią skrzynię z te stodoły. Popatrzył się na skrzynię, zajrzał do środka, kupił samogon, zabrał skrzynię i powiedział, moja córeczka będzie grała na tym fortepianie, bo to był Edward Zeiler, cudowny, koncertowy, piękny, nowy fortepian niemieckiej produkcji, nówka, funkiel, nieśmigany. No i gram na tym fortepianie do dzisiaj. I jestem przekonana, że dopiero teraz, bo to jest pierwszy nasz program po całym pożarze, jak pozbieraliśmy się, będziemy pracowali dalej z naszą cudowną załogą, która po prostu sfrunęła do nas tak samo z nieba. Dziękujemy wam bardzo, dziękujemy wszystkim. A tu jest Agnieszka Osiecka. Agnieszka Osiecka, Katarzyna Gertler, chwała im. Dziękujemy, jak powiedziałem na początku, za te skarby narodowe. Dziękujemy, tyle przeżyć mieliśmy. A teraz panią Katarzynę poprosimy o ukrojenie 3 kawałków. Prosimy o strój specjalny. Bardzo proszę. Tak jest. I te 3 kawałki pani przeznaczy dla kogoś, kogo pani najbardziej wyróżnia. I proszę państwa, kochajmy artystów!